Witajcie, zapraszam na karty dnia na piątek. Piątek, karty dnia. Powolutku wkraczamy w weekend. Już patrzę, jakie energie będą nam towarzyszyć. Wczoraj bardzo miłośnie, a dzisiaj bardzo spokojnie. No właśnie, jeszcze tutaj jest ta równowaga. Równowaga przy rycerzu kielichów. Niektórzy z nas mogą szykować się do jakiegoś wyjazdu, na jakąś wycieczkę być może. Kapłan przy arcykapłance. Bardzo duża bliskość tego drugiego świata, świata wewnętrznego, ezoterycznego. Tak więc wczoraj wspomniałam o działaniach magicznych. Dzisiaj również jest tego kontynuacja. Patrzcie na jakieś znaki, zadawajcie pytania, dostaniecie na nie odpowiedzi. Tyle właśnie Wam mogę powiedzieć. Właśnie przemówi ten arcykapłan, arcykapłanka. No, wszechświat będzie do Was gadał dzisiaj. Mogę to w ten sposób powiedzieć, a Wy macie na tyle w sobie spokoju, równowagi, umiarkowania, dosłownie można też właśnie tak powiedzieć, żeby przeczytać te znaki, usłyszeć je, zobaczyć. I właśnie to jest jedna kwestia. Możecie się tymi znakami, tymi swoimi przemyśleniami podzielić z kimś. Dlaczego nie? Jest tutaj pokazana jakaś osoba, która na takich samych falach po prostu rezonuje i ona to zrozumie, ona to przyjmie i mało tego, w taki sposób skomentuje Wasze słowa, że Wam to pomoże. Tak, tutaj mam właśnie takie coś pokazane. Tak więc, no, bardzo fajny ten układ, ciekawy. Przyznam szczerze, że jeszcze takiej konfiguracji nie miałam, ale bardzo mi się podoba i bardzo jestem ciekawa tego dnia. Dajcie znać, w jaki sposób te aspekty się u Was zadziały, bo bardzo mi się to przyda do interpretacji i w ogóle do dalszej pracy z tarotem. Tak więc ściskam Was mocno i do usłyszenia w kartach dnia na sobotę. Trzymajcie się.